W liście do Rzymian, na początku i na końcu tego listu, można znaleźć wyrażenie posłuszeństwo wiary. Na początku to werset 1-5 pierwszego rozdziału, tak, piąty werset, a na końcu to werset 16-26. I trudno się oprzeć takiemu wrażeniu, że cały list jest jakby spięty tak jakby klamrami, które powstają z tego wyrażenia posłuszeństwo wiary. I chciałbym dzisiaj przyjrzeć się właśnie temu wyrażeniu, rozpocząć nasze przyglądanie się listowi do Rzymian, pod tym właśnie kątem, co to znaczy owo posłuszeństwo wiary, jak się łączy z naszym życiem dzisiaj też. Sam list do Rzymian powstał w Koryncie. Prawdopodobny rok jego powstania to jest 57. W Dziejach Apostolskich czytamy, że apostoł Paweł był w Koryncie 1,5 roku. No i prawdopodobnie wtedy napisał ten list. No i kiedy czytamy początek tego listu tutaj, to uderzają dwie rzeczy. Znaczy, o jednej to już powiedziałem, właśnie to wyrażenie posłuszeństwo wiary, ale druga rzecz, która jest tutaj obecna, bardzo charakterystyczna, to jest nazwanie Ewangelii Ewangelią Bożą. Zwróćcie uwagę tutaj, kiedy apostoł przedstawił się już jako autor tego listu w pierwszym wersecie, mówi: sługa Chrystusa Jezusa, powołany na apostoła, wybrany dla Ewangelii Boga, dla Ewangelii Bożej. I to jest coś takiego, co powinno nam brzmieć gdzieś tam w sercu, że Ewangelia należy do Boga. To jest Boże poselstwo, które Bóg chciał, żeby człowiek usłyszał. To jest Boża Ewangelia. To nie jest Ewangelia, która należy do jakiegokolwiek człowieka. Tym bardziej to nie jest Ewangelia, która należy do jakiejś denominacji kościelnej, do jakiegoś kościoła, do baptystów czy do kościoła katolickiego. To nie jest własność kościołów. Ta Ewangelia ma swojego twórcę. To z woli Boga ta Ewangelia zaistniała, to z woli Boga też jest zwiastowana. Bo nie tylko Bóg jest autorem Ewangelii, że ta Ewangelia jest, ale On też powołuje ludzi. I tutaj apostoł Paweł jest przykładem tego. Powołuje ludzi, których wysyła do tego, żeby ową Ewangelię zwiastowali wszędzie, gdzie dojdą. Ta Ewangelia jest Ewangelią Boga i Bóg chce, żeby ową Ewangelię wszyscy usłyszeli. Wszystkie narody we wszystkich stronach świata, żeby usłyszeli ową Ewangelię. Apostoł Paweł został powołany i wybrany, tutaj można czytać tutaj, tak? Bo on sam o tym mówi, że został powołany na apostoła, wybrany dla, tutaj niektórzy dodają w tłumaczeniach, dla głoszenia Ewangelii Boga. Także Boża Ewangelia, Boża dobra nowina, jeszcze raz to powiem, jest poselstwem, które Bóg chce, aby człowiek po prostu od Niego usłyszał. Nie tylko usłyszał. Właśnie usłyszawszy Ewangelię, żeby ją przyjął i żeby był jej posłuszny. To jest Boży zamiar dla człowieka. I teraz ktokolwiek, kto czyta, o tym słyszy, może stwierdzić, no ale ja nie chcę tego słuchać, ja nie chcę tego przyjmować, ja to mam swój własny system wierzeń albo swój światopogląd i no i nie zgadzam się z tym. Ale Bóg ma jasny, konkretny zamiar. Jego zamiarem jest to, żeby ludzie słyszeli Jego Ewangelię i przyjęli Jego Ewangelię. I teraz zwróćcie uwagę, że w dalszym wersecie, czy trzeciej, zaczyna się mowa o tym, czym jest Ewangelia, czy co zawiera w sobie słowo Ewangelia, dobra nowina. I czytamy tutaj, że jest to Ewangelia, dobra nowina o Jego Synu pochodzącym według ciała z rodu Dawida.
Jeżeli ktokolwiek z was miałby jakiś dylemat ze zdefiniowaniem słowa Ewangelia, to jest to opowieść o Jego Synu. O Jego Synu. Ciekawe, słyszałem kiedyś Wody Bauham, jego nazwisko brzmi. On mówił, że często w kościołach głosi się różne rzeczy. 7 kroków, jak mieć szczęśliwe małżeństwo, tam sposoby, jak sobie poradzić z nieposłusznym nastolatkiem, albo tam jakieś kroki do finansowej wolności, tak? Bo to są takie atrakcyjne tematy. Ale jeżeli nie jest zgłoszona Ewangelia, nie jest zgłoszone poselstwo o Jezusie, to w takich kościołach nie jest zgłoszona Ewangelia. Co więcej, on powiedział, że nawet świadectwo moje albo kogokolwiek z was nie jest Ewangelią. To jest wasze doświadczenie, to jest moje doświadczenie, ale to nie jest Ewangelia. Bo trudno się z nim nie zgodzić, prawda? Ale bo Ewangelia dotyczy poselstwa, które zwiastuje Chrystusa, Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, tak jak on tutaj to określa, który z punktu widzenia ludzi był po prostu potomkiem Dawida, ale z punktu widzenia duchowego był Synem Bożym. Został ustanowiony, tutaj możemy to przeczytać, Synem Boga w mocy, pełnym mocy Synem Boga. I powstał przez powstanie z martwych. No, powstał z martwych, również tutaj jest rola Ducha Świętego. W tym 4 wersecie apostoł Paweł to podkreśla. A ustanowionym Synem Boga w mocy według Ducha Uświęcenia przez powstanie z martwych. Ta Ewangelia o Jezusie Chrystusie, naszym Panu. Jeżeli ktokolwiek będzie chciał usłyszeć od nas Ewangelię, musi usłyszeć to. Musi usłyszeć o Jezusie Chrystusie, naszym Panu, który jest Synem Bożym, który zmarł i zmartwychwstał, który wstąpił do nieba i zapowiedział, że powróci. I musi usłyszeć, że zapowiedziane jest, że kto uwierzy w Niego, temu będą darowane grzechy. Ten będzie usprawiedliwiony ze swoich grzechów. I to jest, co do sedna, to jest poselstwo Ewangelii. To jest poselstwo, które kościoły od wieków zwiastują. I my staramy się zwiastować tego właśnie rodzaju poselstwo. I teraz tak, w 5 wersecie on mówi, że poprzez którego otrzymaliśmy łaskę i posłannictwo do posłuszeństwa wiary wśród wszystkich narodów dla Jego imienia. A więc otrzymał łaskę i posłannictwo. I posłannictwo. Czyli w Jezusie Chrystusie, czy przez Jezusa Chrystusa, apostoł Paweł mówi, że otrzymał łaskę po to, żeby zwiastować owo poselstwo wśród narodów, przywieźć do posłuszeństwa wiary wszystkie narody. I teraz sobie tak każdy z nas myśli sobie, no okej, okay. Jestem chrześcijaninem 30 lat, 40 lat, albo 7 lat, albo 8 lat, tak? No jestem przywiedziony do posłuszeństwa wiary. Nic nowego dla mnie, nie? Nic takiego jakiegoś ekscytującego wcale, nie? Bo to już jest za mną. Ja już jestem wierzącym. No i generalnie owo słowo, czy wyrażenie posłuszeństwo wiary może brzmieć jako tylko taki początek, który człowiek przeżywa, kiedy zaczyna wierzyć w Jezusa Chrystusa. Ale ja chciałbym pokazać tutaj, czy chciałbym wskazać na to, że posłuszeństwo wiary, do którego nas wzywa Ewangelia, nie jest tylko początkiem naszej drogi z Chrystusem. Jest I że te słowa, one wskazują na to, co tak naprawdę w moim życiu kieruje moimi decyzjami. Jakie są najważniejsze zasady, które mi tam przyświecają, kiedy podejmuję decyzje, małe i duże decyzje. Jaka jest moja skłonność serca
w którą stronę moje serce się skłania, bo jak wielu teologów mówi, człowiek podejmuje decyzję zgodnie ze swoim najsilniejszym pragnieniem. Po prostu mamy najsilniejsze pragnienie i najsilniejsze pragnienie wygrywa. I teraz, jeżeli moja wiara jest autentyczna, jeżeli moje posłuszeństwo jest prawdziwe, rzeczywiste, to ono będzie miało przewagę w tych wszystkich moich wyborach i decyzjach, które podejmuję. Dlatego, że uwierzyłem prawdziwie, dlatego, że poddałem, że kiedy uwierzyłem, to poddałem siebie samego w posłuszeństwo tego, któremu uwierzyłem, komu uwierzyłem. Od tego momentu Jego słowo jest dla mnie wytyczną tego, co mam robić. Nawet jeżeli On powiedział coś z gruntu niemożliwego, na przykład, żeby kochać swoich nieprzyjaciół i modlić się o swoich prześladowców. No to jeżeli przychodzi sytuacja, to ja muszę wybrać, czy pójść za swoim pragnieniem zemsty i odwetu, czy jednak posłuchać Jego słowa i zaniechać tego, tak? Które pragnienie jest silniejsze? Która skłonność, czy ta wynikająca z wiary w Chrystusa i poddania swojego życia Jemu, czy raczej jakieś inne, które się pojawiają? Czy właśnie to pragnienie zemsty może być ważniejsze i pierwsze? Tutaj, kiedy posłannictwo posłuszeństwa wiary wśród wszystkich narodów jest wymienione, tutaj mamy to konkretnie dla Jego imienia. Posłuszeństwo wiary dla Jego imienia. I zobaczcie, że Kościół ma do dyspozycji, tak jak to apostoł Paweł mówi, głupie zwiastowanie. Bo tylko to. I idzie i zwiastuje i mówi, że Jezus Chrystus z Nazaretu, potomek Dawida, był namaszczonym przez Boga Duchem Świętym, Synem Bożym, którego powiesili na krzyżu, ale który zmartwychwstał. I mówi się i obwieszcza się wszystkim, że kto uwierzy w Niego, temu darowane będą grzechy. I to poselstwo brzmi, no przynajmniej zaskakująco, jeżeli nie dziwnie dzisiaj, nie? Tak w skrócie biorąc. Ale to poselstwo ma moc do tego, żeby człowieka zbawić, jeżeli człowiek rzeczywiście to poselstwo przyjmie. Człowieka uratować od jego grzechów. I przez 20 wieków, od kiedy Kościół istnieje, to poselstwo jest zwiastowane po prostu. Nie jest wcale inne dzisiaj niż było na samym początku, które apostołowie zwiastowali. Oni mieli trudno, my mamy trudno. Przez wieki wszyscy, którzy zwiastowali Ewangelię, mieli trudno i tak będzie dalej. Aż do momentu, kiedy Jezus rzeczywiście zrealizuje swoją zapowiedź, że powróci. To poddanie posłuszeństwu wiary, poddanie siebie samego posłuszeństwu wiary, słuchajcie, brzmi może tak niewinnie, ale to na przykład dla ówczesnych, wtedy żyjących ludzi oznaczało porzucenie wszystkich innych bóstw, odrzucenie całej tradycji swojej rodziny, która trwać mogła kilka pokoleń, czy wiele pokoleń, i zwyczajów tej rodziny. To oznaczać mogło po prostu zerwanie. To mogło oznaczać właśnie to, że się rodzina wyprze człowieka. Dzisiaj zresztą też to oznacza często, szczególnie w islamskich jakichś takich kręgach, ale gdziekolwiek, kto chce pójść za Chrystusem, przekonuje się, że to niesie ze sobą sporo trudności. To oznacza również, że żadne inne wytyczne nie są ważniejsze od tego, co mówi Chrystus. Zauważcie, że my żyjemy w kulturze. Zresztą cały czas, jak Jan nazywa świat, który tkwi w złem,
także cały świat tkwi w złem, on to w swoim liście mówi, to ten świat, który tkwi w złem, wywiera presję na Kościół. Wywiera presję taką, żeby Kościół podążał wzorem tego świata. Na przykład wybierał taką samą rozrywkę. Zauważcie, my dzisiaj korzystamy z tych samych, na przykład oglądamy te same filmy na Netflixie, tak? Na przykład. Jeżeli oglądamy. A może niektórzy z nas pomyślą sobie, okej, ja nie chcę tego oglądać, to jest nic dobrego. Nie? To zobaczcie, że ta presja ze świata jest cały czas w tych samych kategoriach. Pieniądz umożliwia wszystko. To nawet zresztą można u Koheleta przeczytać, że tak jest. I świat tak funkcjonuje. Jeżeli takie przekonanie towarzyszy człowiekowi w życiu, to będzie się starał mieć jak najwięcej tych pieniędzy. Tak? No bo umożliwia wszystko. Wszystko. Wygodne życie, szczęśliwe życie jest gdzieś tam tutaj powiązane z tymi pieniędzmi. Ale jeżeli poddam się pod panowanie Chrystusa, to już nie pieniądz jest tym nadrzędnym czynnikiem, tylko słowo, które On wypowiedział. On mówi, że nie można Bogu służyć i mamonie. A jeżeli ktoś na przykład mówi, że uroda jest dla niej najważniejsza, tak? I że cały wysiłek swojego życia gdzieś tam próbuje być piękny, piękna, żeby no nie wiem, lepiej się czuć, czy żeby ją czy go podziwiano, tak, czy cokolwiek. I wtedy to jest presja ze strony kultury, w której żyjemy. Jeżeli my dzisiaj, jako ci, którzy są tutaj nazwani, bo on tutaj pisze do Rzymian, że w szóstym wersecie, wśród których jesteście i wy powołani Jezusa Chrystusa, że do Rzymian, że oni są wśród tych, którzy są posłuszni wierze. I jeżeli my dzisiaj, będąc posłusznymi w wierze, przyjmujemy kategorię myślenia świata wokół nas, tej presji, która z zewnątrz przychodzi, to de facto poddajemy się. To de facto nasze posłuszeństwo wiary tak jakby się rozmywa tutaj. I na przykład z tego powodu wydaje mi się, na przykład wielu ludzi, którzy obserwują wpływ Kościoła na społeczeństwa, obserwuję, że nawet w społeczeństwach, które mają duży odsetek chrześcijan, ci chrześcijanie mają mały wpływ na społeczeństwo, w którym żyją. Po prostu dlatego, że nie żyją w posłuszeństwie Jezusowi, tylko żyją podobnie do świata, który jest wokół nich. To już chyba wielokrotnie nawet słyszeliście, że statystyki, no to akurat dotyczy Stanów Zjednoczonych, w Polsce chyba nie ma takich statystyk jeszcze liczonych, że statystycznie tyle samo jest rozwodów w kościołach ewangelicznych, ile jest w społeczeństwie. Nie? To jest tego rodzaju no, charakterystyka, tak? No inne rzeczy mogą być tutaj najważniejsze w naszych przekonaniach. Zdrowie na przykład, czy dziecko, czy wnuk, czy wnuczka. Ale jeżeli ktoś rzeczywiście podda swoje życie posłuszeństwu wiary, to dla niego najważniejszy staje się Jezus. Bo poddaje swoje życie pod panowanie tego, który umarł za niego i zmartwychwstał, który dał mu zbawienie. I teraz jego słowa są ważniejsze niż presja kulturowa zewnętrznego świata, niż presja może nawet najbliższej rodziny. Ale to wymaga autentycznego posłuszeństwa wiary. Bo jeżeli nie ma autentycznego poddania swojego życia Chrystusowi, autentycznego posłuszeństwa, to trudno tutaj spodziewać się autentycznie decyzji, które wynikają z wiary.
A z drugiej strony, jeżeli wybieram posłuszeństwo Chrystusowi, to niejako udowadniam, może samemu sobie, ale też daję świadectwo innym, którzy na to patrzą, że rzeczywiście nie tylko nazywam Jezusa swoim Panem, ale też postępuję tak, jak On mówi. Pamiętacie te słowa z Ewangelii Łukasza, kiedy Jezus mówi do ludzi, którzy Go otaczają, dlaczego zwracacie się do mnie, Panie, Panie, a nie postępujecie tak, jak mówię. Posłuszeństwo wiary nie jest tematem Nowego Testamentu. W Starym Testamencie, na początku nabożeństwa, zwróciłem uwagę na 11 rozdział listu do Hebrajczyków. Jest wiele osób, którzy w swoim życiu podejmowali decyzje w oparciu o wiarę. O wiarę w Boga, o wiarę w Boże obietnice. Takie zestawienie właśnie w liście do Hebrajczyków, ono tam się rozpoczyna od Abla, syna Adama i Ewy. Potem wymienieni są najwięksi patriarchowie, Abraham, Mojżesz, Jakub. Kończy na bezimiennych przykładach ludzi torturowanych za swoją wiarę. Zwróćcie uwagę, że to nie są przykłady ludzi, którzy czynili dobre uczynki, po pierwsze. Po drugie, to nie są przykłady ludzi, którzy wykonywali prawo mojżeszowe, ale to są przykłady ludzi, którzy działali w oparciu o wiarę, którą mieli. Pamiętacie o nierządnicy Racha? Przyjrzyjmy się jej. Jeżeli popatrzymy na to, że ona zwiadowców w Jerychu, tak, ona mieszkała w murach Jerycha i jak zwiadowcy przyszli do Jerycha, to ukryła ich, a potem jak przyszli posłańcy od króla tego miasta i się spytali o tych zwiadowców, to ich okłamała. I z punktu widzenia takiego obiektywnego kłamała i zdradziła swoje miasto i swojego króla. Ale przeszła do historii jako bohater wiary, jako osoba, która zrobiła to, co zrobiła, w oparciu o wiarę, którą miała. A wiarę, którą posiadła, wiara, która posiadła, polegała na tym, że uwierzyła, że Bóg, który prowadzi Izraelitów, jest prawdziwy. Że Bóg, który wyprowadził ich z Egiptu, i że były tam te plagi, że były te cuda, że było morze, które się roztąpiło, że to wszystko jest prawda. I to, co ona zrobiła, zrobiła w oparciu o wiarę. Podobnie ci inni tutaj wymienieni w liście do Hebrajczyków, to są ludzie, którzy zadziałali, coś zrobili w oparciu o wiarę, którą mieli. I wydaje się właśnie, że dlatego Jakub w swoim liście pisze, że wiara bez uczynków jest martwa i że jest podobna do wierzenia, jakie ma diabeł tak naprawdę. Bo jeżeli mówię, że mam wiarę, ale nie widać w moim życiu poddania pod Jezusa panowanie, posłuszeństwa nie widać Jego słowu, to jakiego rodzaju wiarę mam? Czy mam tylko takie przekonanie, koncepcje w mózgu, ale nie idą za tym decyzje w oparciu o moją wiarę, to na ile jest ważna, na ile jest prawdziwa ta moja wiara. Tak naprawdę dopiero pod presją każdy z nas gdzieś tam jest w stanie pokazać, co tak naprawdę jest w jego wnętrzu, jakie wartości się w nim kryją. Jak dzisiaj funkcjonuje w Kościele posłuszeństwo wiary? Można powiedzieć, że głoszenie Ewangelii jest wezwaniem do jej przyjęcia. I mówimy o kimkolwiek, że jeśli przyjął Ewangelię o Synu Bożym, Jezusie Chrystusie, stał się posłuszny w wierze, taki człowiek czyni to, co Bóg chce, aby czynił.
ponieważ to Bóg posyła apostołów, by wzywali wszystkie narody do posłuszeństwa wiary. I teraz, jeżeli dzisiaj ktokolwiek by się zastanawiał nad pytaniem, które kiedyś Żydzi zadali Jezusowi, co mam czynić, aby czynić dzieła Boże, to Jezus im odpowiada, to jest zapisane w 6 rozdziale Ewangelii Jana, to jest dzieło Boga, abyście wierzyli w Tego, którego On posłał. To jest działanie, które Bóg pochwala, do którego się przyznaje i które honoruje, jeżeli chodzi o człowieka. Wierzyć w Tego, którego On posłał. I jak to wyglądało w Dziejach Apostolskich? Kiedy apostołowie wzywali zarówno pogan i Żydów do wiary w Jezusa Chrystusa, ci, którzy przyjmowali zwiastowanie, którzy innymi słowy wierzyli apostołom, przyjmowali chrzest. To było niejako takim początkiem ich posłuszeństwa wiary. A potem żyli w tej wierze, w tym posłuszeństwie. Ale w Nowym Testamencie są też przykłady ludzi, którzy zaczęli niejako dobrze, można by powiedzieć, ale po jakimś czasie odeszli od Pawła albo zbłądzili w herezję, pomimo kierowanych do nich napomnień. I zwróćcie uwagę, Demas, 2 Tymoteusza 4,10. Demas bowiem nie opuścił, gdyż umiłował ten świat, udał się do Tesaloniki. W Tymoteusza liście są wymienieni jeszcze Hymenajos, Filetos, Aleksander, o których Paweł mówi, że oni się posługują pustą, pospolitą mową, która prowadzi do coraz większej bezbożności, a ich nauka rozprzestrzenia się jak gangrena. Do nich należą Hymenajos i Filetos, którzy zeszli z drogi prawdy, twierdząc, że zmartwychwstanie już nastąpiło i podważają wiarę niektórych. A w drugim liście do Tymoteusza pisze do Tymoteusza Paweł tak, należą do nich Hymenajos i Aleksander, których przekazałem szatanowi, by oduczyli się bluźnić. A więc posłuszeństwo wiary nie jest zadaniem na jakiś czas. Nie jest zadaniem, które wykonuje się tylko wtedy, kiedy dzieje mi się dostatecznie dobrze. Albo z drugiej strony, tylko wtedy, kiedy się dzieje źle. To wtedy ja szukam pomocy u Boga. Jak się zaczyna dobrze dziać, to wtedy już nie szukam. Ale to jest posłuszeństwo, które ma trwać do końca życia naszego tutaj. Nasze posłuszeństwo wiary przejawia się w naszych działaniach. Zwróćcie uwagę na to, większość z nas ceni pieniądze. I co my robimy z pieniędzmi? Jeżeli byśmy zadali sobie pytanie o swoją ofiarność, jak to wygląda? Jeżeli byśmy na przykład zadali pytanie, oczywiście to jest pytanie nie do tych, którzy dzisiaj są, tylko do tych, których dzisiaj nie ma, powiedzmy tak. Jak to jest ze społecznością Kościoła? Czy cenię społeczność Kościoła? Być częścią Kościoła? Czy już dzisiaj do takiego momentu doszliśmy, że właściwie niepotrzebna jest społeczność Kościoła, skoro można posłuchać kazań na YouTubie. I wtedy już jakby odchodzi całość takiego kochania bliźniego, którego widzę, którego słyszę, którego mijam obok. Tak? Jak tutaj się ma, kiedy Jezus mówi, że powołuje człowieka do tego, żeby był częścią Kościoła. Także no, są inne jeszcze, podejrzewam, aspekty, ale zauważcie, że chciałbym zwrócić naszą uwagę na to, że jeżeli nasze posłuszeństwo wiary jest prawdziwe i autentyczne, to ono będzie kształtowało podejmowane przez nas decyzje. To ono będzie wpływało na te decyzje. A te decyzje z kolei będą świadectwem tego, że nasza wiara jest prawdziwa, że nasze posłuszeństwo jest prawdziwe.